Panie generale, młodszy inspektor wojskowo melduje. Kadłem kierowniczym garnizonu mazowieckiego do uroczystości zdania stanowiska mazowieckiego komendanta wojskowego policji. Szanowny panie generale. Raz. Raz. Panie i panowie wiceprezesie, proszę naczelnika Wydziału Kadry Szkolenia o odczytanie decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą Radomiu. Panie i panowie wiceprezesie, podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna. Panie i panowie wiceprezesie, za chwilę nastąpi uroczyste pożegnanie ze sztandarem inspektora Igora Parfieniuka, znającego stanowisko mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji. Panie i panowie oficerowie! Raz. Raz. Panie generale, inspektor Parfieniuk znajduje zdanie stanowiska mazowieckiego komendanta wojewódzkiego policji. Panie i panowie oficerowie! Wiadomo, że podejmuje się określone wyzwanie. To jest służba. A w związku z tym przychodzi taka chwila, że trzeba podołać kolejnemu wyzwaniu, kolejnemu zadaniu. Życzę wszystkiego dobrego. Niedługo zbliżają się święta i chciałbym, żebyście te święta spędzili w takiej radosnej atmosferze, nie w tej, która dzisiaj jest za oknem. Bo mam nadzieję, że ta zima już niedługo nas opuści. Trzeba mieć radość serca, to co za oknem jest mniej ważne. Także korzystając z tej okazji, że możemy się znowu zobaczyć, życzę wam wszystkiego dobrego. A panu komendantowi myślę, że też już życzyłem wszystkiego dobrego w nowym garnizonie. Tam też są obawy, nadzieje, niepewności, ale pan komendant na pewno sobie z tym poradzi. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę wojewodę Mazowieckiego, pan przypominał, ale mam nadzieję, że też będzie takim upominkiem, który łączy nasze dwa regiony. Bo jeśli można poprosić. To jest wycinanka kurpiowska. A Kurpie są na granicy z województwem podlaskim. Obrzut Weretem, właściwie kawałek Kurpiu, również tam, także łączy. Także bardzo proszę pamiętać o tym naszym województwie. Życzę powodzenia w tej nowej służbie. Nowej pracy zawodowej kierował się tym najważniejszym przykazaniem. Przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Bo człowieka, bo Pana Boga nie można kochać abstrakcyjnie. Pana Boga trzeba kochać właśnie w drugim człowieku. I w tym dobrym, i w tym, który może w czymś tam nie dostaje w swojej pracy zawodowej. Bóg zapłać za wszelkie dobro, które ja doświadczyłem i życzę wszelkiej ludzkiej życzliwości od ludzi w garnizonie, do którego pan komendant został posłany. Szczęść Boże. Dobro, panie generale, drodzy goście, szanowni państwo. Tak jak powiedział pan generał, dwa lata temu, kiedy dokonywała się tutaj zmiana, przyglądaliśmy się sobie wzajemnie i tak na zasadzie wy, co to za jeden, a ja już wiedziałem po tych wystąpieniach pana generała ówczesnego jeszcze odchodzącego komendanta, że mam do czynienia z dobrą kadrą. Chciałem państwu powiedzieć, że dziękuję opatrzności przełożonym, że dla mnie było być komendantem właśnie tu. Miałem okazję przez dwa lata współpracować z wami. I nawet nie wiecie, jaką ta współpraca dawała radość i satysfakcję. Ten garnizon przejmie ktoś o charakterach podobnych jak ja i pan generał, bo pan generał jest w tym momencie gwarantem tego, że ktoś dobry ten garnizon przejmie. Ja mówię z zasady, panie generale, dobry garnizon ma dobre ręce. Więc proszę o to, aby był to ktoś, kto nie zmarnuje tego potencjału, który tutaj stoi nie tylko i podwładni szeregowi policjanci.
naprawdę jestem, chciałbym powiedzieć, jestem pod wrażeniem waszej pracy. Mam nadzieję, że kiedyś dopracuję się w takiej samej sytuacji na Podlasiu. Dziękuję bardzo. Thank you.